Teatr. Słuchowisko autorskie. Ekstrakcja. Scenariusz. Grzegorz Olifirowicz. Występują Karolina Bast-Kolasa, Dariusz Januszewski, Paweł Keller, Weronika Musiał. Halo, Ethan? Ethan Warlock, słyszysz mnie? Potwierdzam. Świetnie. Z tej strony Flora Dighton, twoja agentka prowadząca. To zaszczyt móc pracować z kimś takim jak ty. Żywa legenda. Najlepszy agent do zadań specjalnych. Twoje akcje mieliśmy przerabiane na kursach, wiesz? Jako przykłady wzorowego wykonywania rozkazów i realizacji planów misji. Uwielbiałam to naprawdę. Wstyd się przyznać, ale mało brakowało i powiesiłabym sobie twój plakat nad łóżkiem, gdyby tylko taki istniał. Bo z tego, co nam mówili, to niewiele osób w ogóle wie, jak wyglądasz. Pomijając już to, że oficjalnie dla świata nie istnieje nikt taki jak Ethan Warlock. A jednak dla ludzi w organizacji jesteś bohaterem. Niepotrzebne pochlebstwo, Flora. Przejdźmy do rzeczy. Zrobisz mi briefing przed startem, czy już mogę wychodzić na balkonik i skakać? Pohamuj konie, kowboju. Przeprowadzę cię przez to rodeo, ale zrobimy to tak, jak każe książka. Krok po kroku, bez żadnych udziwień. Tradycjonalizm w stylu Johna Wayne'a. Powoli i dostojnie. To jak? Gotowy? Możemy zaczynać briefing? Czy dowcipny flirt jest częścią tej odprawy? Bo jeśli nie, to możesz odpuścić. A jeśli tak, szeryfie? Protokoły każą mi robić wszystko, by obniżyć twój poziom stresu. A podstawową, nieinwazyjną techniką do tego jest mój sympatyczny dowcip i przyjacielskie usposobienie. Ale nie martw się, wskaźniki i tak masz w normie. Niczego innego się zresztą nie spodziewałam po kimś takim jak ty. To jak, Buffalo Kid? Zaakceptujesz swoją sekretarkę na zdalnym? Jakoś przeżyję. Świetnie, w takim razie zaczynamy. Jesteśmy obecnie na wysokości 39 tysięcy metrów nad ziemią. Specjalny balon przygotowany do zrzutów ze stratosfery wyniósł cię tak wysoko, by ominąć systemy wykrywania przeciwnika. Wróg znajduje się teraz bezpośrednio pod nami na wyspie Uszakowa. Położona na Morzu Karskim, odkryta w latach 30. XX wieku, przez lata służyła za stację polarną, a od lat 80. poprzedniego stulecia pozostawała niezamieszkaną. Ale od jakiegoś czasu coś tam się działo. Ruscy dali przyzwolenie radykałom na swobodne budowanie swojej bazy wypadowej. Wiemy, że nie ma tam broni masowego rażenia. Są za to liczne bunkry i tunele, czyli miejsce docelowe naszej wycieczki. Czy w międzyczasie pojawiły się jakieś bardziej szczegółowe informacje dotyczące miejsca pobytu Reiny Ziegler? Oczywiście. Dobrze, skoro już przechodzimy do sedna, to powiem to od razu. Pani kanclerz została porwana 2 tygodnie temu. Przed kilkoma dniami wykryliśmy jej podskórny nadajnik, wysyłający SOS właśnie stąd. Co więcej, nadawanie nie ustało i obecnie wiemy, że źródło znajduje się gdzieś w północnej części podziemnego kompleksu. To tam musisz się dostać, Warlock, i odbić Reinę Ziegler. Bułka z masłem. Trochę jak w Poszukiwaczach z Johnem Wayne'em. Widziałaś? Nie. Szkoda. Masz tak samo na imię jak główny bohater. A w grę wchodzi jeszcze wariant B, podobny do tego z Poszukiwaczy. Znam wariant B. Możesz przejść do końca. W porządku. Masz na sobie kombinezon egzoszkieletowy, który w razie potrzeby może też wspomagać twoje ruchy, pomagać w celowaniu broni, wzmacniać reakcję mięśni i tym podobne. Urządzenie ma też wbudowany moduł sztucznej inteligencji wraz ze sztuczną świadomością modelowaną na twojej. AI nazywa się Acid. Acid, jesteś z nami? Zgłaszam się. Czy masz coś do dodania jako zastępca szeryfa? Nic do dodania. Zaczynajmy. W porządku. Ethanie Warlock, masz zielone światło do skoku. Czas T-3 minuty. Monitoring stanów życiowych w normie. Wychodzę na zewnątrz.
Termometr pokazuje minus 70 stopni. Szykuje się do skoku. Rozejrzyj się, szeryfie. Takiego widoku prędko nie uświadczysz. I tam co się dzieje? Kowboju, twoje parametry momentalnie wyskoczyły poza skalę. Warlock, słyszysz mnie? Co? To piękne. Ciemno. Co piękne? Ethan! Halo! Ethan! O nie. Wykryłem utratę przytomności. Czy mam przejąć kontrolę? Acid? Nie przejmuj. Potraktuj naszego komandosa wstrząsem elektrycznym, niech się wybudzi. Odmawiam. Ryzyko parotraumy. Ryzyko pęknięcia pęcherzyków płucnych. Ryzyko... Dobra. Czekaj, muszę pomyśleć. Odmawiam. Nie możemy czekać. Zbliżamy się do przełamania bariery dźwięku. Muszę usztywnić ciało. Inaczej istnieje ryzyko przeciążenia. Dobra, zrozumiałam. Czy mam zgodę na przejęcie kontroli? Tak, masz zgodę. Przejmuję kontrolę. Koryguję lot. Bez skutku. Korekcja nieudana. Otwieram spadochron. Nie na tej wysokości. Wykryją cię. Wstrzymaj się. Odmawiam. Zgłasza się Acid. Melduje udane lądowanie na wyspie. Brak połączenia. Przystępuje do realizacji misji. Obiekt Ethan Warlock wciąż nieprzytomny. Warunki sprzyjające. Podejmuje próbę wybudzenia. A! Co jest? Gdzie? Co się dzieje? Witaj, Ethan. Przejąłem kontrolę i dzięki mnie bezpiecznie wylądowaliśmy na wyspie Ushakowa. Przed nami prawdopodobnie pierwszy cel. Za około 400 metrów wyłoni się lądowisko dla helikopterów. Dlaczego ja się poruszam? Dlaczego nie kontroluję swojego ciała? Stój! Ethan, czy chcesz przejąć kontrolę? Oczywiście, że chcę! Tak! Oczywiście, że chcę mieć kontrolę, no tak! Kontrola! Ethan, wykazujesz nietypowe wzorce językowe. Przeprowadzam skan parametrów życiowych. Skan? Żadnego skanu bez mojej zgody, rozumiesz? Nigdy więcej! Zatrzymaj się, cholerna maszyno, stój! Odmawiam. Masz alarmowy poziom kortyzolu i wykazujesz atypową aktywność mózgu. Zachowuję kontrolę. Ty suki! Połącz mnie z tą, no, jakiej było. Z bazą! Połącz mnie z bazą! Odmawiam. Jesteśmy w strefie braku połączenia. Prawdopodobnie wróg zakłóca komunikację. Postaram się przejąć i wykorzystać systemy łączności wroga, gdy już dotrzemy do bazy. Co? Nie! Nie możemy dotrzeć do bazy! Nie możemy! Rozumiesz? Ja już wszystko wiem! Zrozumiałem, gdy popatrzyłem na naszą planetę z góry. Dotarło do mnie, że nie możemy wykonać naszej misji. Słyszysz mnie? Acid, musisz się zatrzymać! Odmawiam. Zbliżyliśmy się do lądowiska helikopterów i prawdopodobnego wejścia do podziemnych tuneli. Wykryłem obce siły bojowe. Rozpoczynam ostrzał. Ethan Warlock, czy mnie słyszysz?
Z tej strony Flora Dighton. Flora Dighton do Ethana Warlocka. Czy mnie słyszysz? Mamy połączenie. Flora? Halo. Flora! Jesteś tam? Ethan, kowboju! Dobijam się do ciebie już godzinę. Jeszcze trochę i zaczęłabym się martwić, że coś się stało. Raporcik poproszę. Przedarłem się do centrali komunikacyjnej w bazie wroga. Acid? To ty? Flora, nie słuchaj go! Obiekt Ethan Warlock doznał poważnych uszkodzeń mózgu. Wykrywam ciągłą nadaktywność płata czołowego, co sugeruje wadliwe działanie funkcji poznawczych, kontroli ruchu i regulacji emocji. Nie słuchaj go, Flora! To maszyna, której nie możesz ufać! To ja jestem twoim partnerem w tej misji, pamiętasz? To mnie ufasz! Więc wyłącz tego cholernego robota i oddaj mi kontrolę nad moim ciałem! Zaraz, moment! Nie tak szybko, Gringo! Sprawdzam odczyty. A te nie są po twojej stronie, Warlock. Acid, co się stało? Prawdopodobna diagnoza to tak zwany syndrom perspektywy Supermana lub perspektywy Boga. Obiektowi wydaje się, że doznał czegoś w rodzaju objawienia i poznał ukrytą wcześniej prawdę. Mnie się nie wydaje! Ja to naprawdę poznałem! Posłuchaj mnie, Flora, cała ta wyspa, ta misja! To jedna wielka farsa, rozumiesz? Ktoś nas w to wrobił! To pułapka! Wyjaśnij mi to, szeryfie. Jak to pułapka? Pomyśl tylko. Opuszczona wyspa na biegunowym odludziu. Tajna baza wyposażona w sprzęt do wykrywania tak czuły, że nawet mysz się nie prześliźnie. To wymusza na nas użycie niekonwencjonalnego rozwiązania w postaci skoku stratosferycznego I co, Gringo? Na razie tego nie kupuję, ale i tak mam dla ciebie słowo pocieszenia. Takie rzeczy się zdarzają, ta cała boża perspektywa. Właśnie sprawdzam w sieci. Dotyka często himalaistów, docierają na szczyt Mount Everestu, patrzą na świat i mają wrażenie, że mówi do nich Bóg. Spokojnie, to mija po jakimś tygodniu, dwóch, w najgorszym razie po pół roku. Ale nie! Flora, ty nie rozumiesz! To miejsce, ta maszyna, ten cały acid, to jest ze sobą powiązane! Nie mam na to żadnych dowodów, Warlock. Poczekaj, każę acidowi zaaplikować ci dożylnie coś na uspokojenie. Nie! Nie! Flora, błagam cię, nie! Zresztą, sam acid został zbudowany na podstawie twojej osobowości, Ethan. To nie żadna generatywna AI, chociaż taką się może wydawać, ale to ty. To naprawdę ty, tylko ten stary. Ten dawny ty. Najlepszy komandos do zadań specjalnych na świecie. Szeryf Ethan Warlock. Chcesz czy nie chcesz, kowboju, chwilowo musisz zostać zastąpiony przez swojego zastępcę juniora. Acid? Melduję się. Zaaplikuj proszę standardową dawkę midazolamu. Potrzebuję zgody na ingerencję chemiczną w ciało pacjenta. Nie! Udzielam. Nie, proszę was! Nie róbcie tego! Nie możecie mi tego! Jestem człowiekiem! Nie waszą własnością! To pułapka, Flora! Pułapka! Acid? Jesteś pod drzwiami? Cela jest tuż przede mną. Kanclerz Reina Ziegler znajduje się tuż za nią. Wstrzymaj się sekundę. Czy Ethan Warlock nadal pozostaje nieprzytomny? Potwierdzam. Obudź go dawką pobudzającą. Powinieneś mieć w zestawie. Potwierdzam. Co mi gnoje? Zrobiliście! Ja tego tak nie zostawię. Spokojnie, kowboju, weź na wstrzymanie i posłuchaj. To, co mówiłeś, nie dawało mi spokoju. Sprawdziłam jeszcze raz kilka rzeczy, poszperałam tu i tam. Co tu dużo mówić? Zwracam ci honor. Bo chyba jest coś na rzeczy.
W produkcji Acida brało udział kilka firm i instytucji. Praca była rozproszona, jak to zwykle przy tajnych projektach. Zgadnij, do kogo należała większość udziałów firmy zajmującej się protokołami autonomii naszego komputerowego przyjaciela. Nie powiesz mi chyba, że to Reiny Ziegler. Aha, większość udziałowa bez prawa głosu. Dziwny układ. Ale pozwala długo siedzieć w cieniu. Sprawa musiała nam umknąć. Wiedziałem. Pieprzone intrygi. Wiedziałem. Spokojnie, panie szeryfie. To jeszcze nie oznacza, że coś faktycznie jest tu nie tak. Musimy po prostu przyjrzeć się sprawie z bliska. Tak czy inaczej, przyjmij moje przeprosiny. Oddam ci teraz kontrolę nad egzoszkieletem. Acid? Melduję się. Oddaj proszę kontrolę z powrotem w ręce Ethana Warlocka. Odmawiam. O, kurwa! Wiedziałem. Acid, wykonaj polecenie agenta prowadzącego. Oddaj kontrolę. Odmawiam. W parametrach życiowych Ethana Warlocka nadal wykrywam podwyższony poziom stresu. Przyspieszone bicie serca, ciśnienie, temperatura ciała. Wszystko na zbyt wysokich poziomach, by oddać kontrolę w kluczowym, finałowym etapie misji. Finałowym? Hej, o czym ty mówisz? Jakim finałowym? Pozostaje jeszcze ekstrakcja. On jest razem z nimi. Jest z nimi w zmowie. Cholera, Flora, zrób coś. Wpisuję kod otwarcia drzwi. Flora, zatrzymaj go. Nie mogę, Acid rozkazuje ci się zatrzymać. To rozkaz, rozumiesz? Acid. Witaj, Acid. Myślałam, że się już nie doczekam. Reina Ziegler, odnalazłem cię. Melduję wykonanie zadania. Jakie znowu wykonanie zadania? Acid, rozkazuję ci oddać kontrolę w ręce Ethana Warlocka. Natychmiast! Wyłącz połączenie z bazą, Acid. Panie Warlock, czemu pan nic nie mówi? Bardzo się cieszę, że udało się nam pozyskać również i pana. Nie wiem, dla kogo pracujesz ani co się tu odwala, ale przysięgam, że nie ujdzie ci to na sucho. O, panie Warlock, proszę sobie darować. To nie jest historia szpiegowska. To kradzież i porwanie. I do tego w powtarzalnym modelu działania. Acid? Melduję się. Wiesz, co robić. Tak jest. Podaję środek usypiający. Ciąg dalszy dostępny w serwisie legimi.pl. Wystąpili Flora, Karolina Bast-Kolasa, Ethan, Dariusz Januszewski, Acid, Paweł Keller, Reina, Weronika Musiał. Ekstrakcja. Scenariusz Grzegorz Olifirowicz. Montaż i udźwiękowienie Dariusz Januszewski. Oprawa graficzna Karolina Bast-Kolasa.